because it's like a dance. You can dance corner by corner. W serii Metzeler Caru mamy trzy modele opon. Ta testowana przez nas dzisiaj, czyli Caru Street, bardziej skoncentrowana na offroadzie, czyli Caru 3, no i już typowo wyczynowa opona przeznaczona też przede wszystkim w ciężki teren, czyli Caru Extreme. Zatem jaką oponą jest Metzeler Caru Street? No jest to opona przeznaczona w lekki teren, na wszelkiego rodzaju szutry, kamieniste, leśne drogi. Wszędzie tam, gdzie tylko nie pojawia się błoto, gdzie nie pojawia się kopny piach typu wydmy, plaża, no bo tam ta opona już nie będzie miała się jak odpychać, ale w lżejszym terenie zapewnia naprawdę świetne wyczucie, bardzo fajną przyczepność i naprawdę daje dużo, dużo pewności. A kiedy wyjeżdżamy na asfalt i jedziemy po zakrętach, no to zachowuje się jak normalna opona drogowa. Kiedy tak sobie obserwuję rynek motocyklowy i sposób, w jaki większość posiadaczy motocykli tego typu z nich korzysta, no to jestem przekonany, że właśnie taka opona jest strzałem w dziesiątkę, bo większość tych osób nie potrzebuje opon takich jak Caru 3 czy już absolutnie Caru Extreme po to, żeby jeździć w ciężkim terenie, no bo jednak większość osób w ten cięższy teren się nie zapuszcza. A kupowanie opon przeznaczonych w ciężki teren, kiedy w tym ciężkim terenie nie jeździmy, jest absolutnie bez sensu, więc jeżeli nie zapuszczacie się w błoto i kopny piach, to nie myślcie o oponach kostkowych i nie męczcie się później z nimi na asfalcie, tylko zdecydowanie pójdźcie właśnie w kierunku takich opon jak Caru Street, które poradzą sobie w lekkim terenie i na szutach naprawdę świetnie, nie będą Was ograniczać, no ale nie będą Was też ograniczać na asfalcie, gdzie będziecie mogli na nich naprawdę szybko pojechać. Ze mną jest chyba coś nie tak, bo wszędzie tam, gdzie się pojawiam, to dzieją się jakieś dziwne, paranormalne zjawiska pogodowe. Jesteśmy wprawdzie dość wysoko, po prawie na 2000 metrów na sycylijskim wulkanie Etna. No ale miejscowi mówią, że o tej porze roku śniegu już tutaj normalnie nie ma. Normalnie.